Jesteśmy po spotkaniu MKS Dąbrowa Górnicza Anwil Włocławek, które wygrywa drużyna z Włocławka 87-84. Z nami jest zawodnik gości Luke Petrasek. Luke, share your opinion about this game. Cześć. You know, it was a tough game for sure. We knew that they were going to be well prepared for us. They have a lot of offensive firepower and, you know, can make shots at any time. So we knew it would be a tough game to the end. And I think we're happy for our win, but there's a lot to correct. And of course, we'll watch film moving forward and fix what we can and keep building till the cup. Jesteśmy po spotkaniu MKS Dąbrowa Górnicza Anwil Włocławek, niestety przegranym przez nas 3 punktami. Z nami nasz zawodnik Dawid Supiński. Dawid, jak byś ocenił to spotkanie? Dużo błędów po obydwu stronach, przestój w ataku na początku drugiej kwarty, a później długa gonitwa, kosztowała nas wiele sił. Koledzy z mojego zespołu są bardzo zmęczeni. Niestety nie udało nam się dogonić Anwilu. Mieliśmy swoje szanse niewykorzystane. Trzeba się wziąć do pracy i poprawić wynik z pierwszej rundy. Była dodatkowa motywacja przed starciem z byłą drużyną? Jak najbardziej. To zawsze są takie pojedynki, nie chcę powiedzieć specjalne, ale była drużyna, to jest była drużyna i była motywacja. No i niestety Anwil wygrał. Ale jest szansa, że jeszcze możemy się w tym sezonie spotkać.